Ludzie, kupujcie piękne rzeczy, kupujcie, u mnie najtaniej, u mnie wszystko, czego pragniecie. Proszę mi podać ten pierścień do złota. Szanowny panie, ale on jest bardzo drogi, kosztuje 1250 złotych. Cena mnie nie interesuje, jestem bogaty. Żono, jeśli ci się podoba, to chętnie go kupię. Ależ tak, Harry. Już dawno nie kupowaliśmy czegoś pięknego. Ostatnio to było jakiś miesiąc temu. Kupiliśmy złoty naszyjnik. Dziękuję, dziękuję. Życzę państwu szczęścia. Ludzie, kupujcie, kupujcie u mnie. Proszę o bułkę. Proszę bardzo. Nie mam tyle pieniędzy. Proszę mi odejść tę bułkę. Jak się chce jeść, to trzeba mieć forsę. U mnie nic za darmo, babuniu. Kupujcie, ludzie, kupujcie. Proszę te czerwone korale i to lusterko. Ślicznie pani wygląda. Mam tu piękno czerwono szminki. Niedroga. Tylko 17 złotych. Chętnie ją kupię. Proszę podać. Pół litra, proszę. Tatusiu, przecież obiecałeś mamusi. Kupujcie, ludzie. Mam coś miłego dla każdego. O, widzę, że nawet brat zakony do mnie przyszedł. Może jakąś książkę, a może jakieś ciasteczko. Dziękuję. Ja tylko tak, popatrzę. To coś dla brata. To kosztuje tylko 50 złotych. To niemożliwe. Przecież ten Jezus ma porwane ręce. No, niech będzie. 30 złotych. Niech pan zobaczy. Ta figurka, ten Jezus, ma też porwane nogi. Niech będzie 10 złotych. Ale już więcej nie opuszczę. Pan chyba przesadza. Ten Jezus nie jest wart nawet 5 złotych. Ten Jezus jest najgorszy, najbardziej brzydki, jak ja go widziałem. Jest spróchniały, brudny. Без твари ничего не есть варт. Дам пану 50 грошей и на этом конец. Згода. Нех бенже 1 злотый и доложит до того Иисуса пенкне упакование. Бялом хустею. Muszę się przyznać, Jezu, że mi jest trochę wstyd. Cały czas wmawiałam handlarzowi, że nic nie jesteś wart. Ale wiesz, ja po prostu nie mam pieniędzy. Koniecznie chciałam ciebie mieć dla siebie. Spodobałeś mi się. Wybacz, że tak bardzo podkreślałam twoje braki, aż ludzie się oglądali i pomyśleli sobie, co to za dziwny braciszek zakonny, który tak obniża wartość Jezusa. Ale faktycznie... Ubytków masz sporo. Ktoś ciebie szpętnie urządził. To musiał być jakiś złośliwiec, bandyta, a może nawet ktoś jeszcze gorszy, nienawidzący ciebie. W jaki sposób ten typ ciebie oszpecił? Ale obiecuję tobie, Jezusie, że znajdę dobrego artystę, który cię wszystko dorobi. Dorobi nowe ręce, nowe nogi, nową twarz piększy ciebie. Tym razem nie będę żałował pieniędzy. Poszukam dobrego majstra. On ciebie odrestauruje, odnowi. Nareszcie jestem w domu. Sporo się nachodziłem. Naszukałem odpowiedniego artysty, który zechciałby ciebie naprawić.
Кілька днів то тривало. Але юж налазом доброго артиста. Єсть бардо дорогі. Гажон до споро сумки. За направлення чебе. Але тим разом не жалувало пінензе. Позволь, вже зараз чебе запакує. І однесу. Тільки на пару днів. До найліпшого майстра. Он чебе однові. Нігде з тобом не пуйде. Для чого так трощи ще по моєм ноге? Чи не віш, же добровольні віддалим йом ойцу родзини, ктури мял ноге спаралізовано? Його джечі і жона модлілі ще до мне і прощілі, абим учинил суд, аби могл іщ до праці і далим му. Єшлі мій йом доробіш, то тен ойчець знову погрунжище в бідші. Чи то можливе, жебиш то ти, Єзу, з тей поламаної фігурки пшамувів? Єзу, єщі так, то не віджало, вже так оце не плачеш за сполняння наших пружіб. Але не маєш теж обу рамен. Чи биш рівніш комусь їдав? В тій хвілі єдно моє рамі уже чилим роботникові фабриці, ктори ослабли ще ношенню чинжару. Друге, далим хірургові, ктори момдляли ренце пші операванню малого хлопця. Не забачиш моїх рамен, бо юж на ноцом зарезервовані для хорих в шпіталях, а над раним сом заєнти, би пші туліч ащераціони джечі. Зрозуміло чебе, пані. Але позволь, в таким разі, же чи доробін так і щільне, дембове рамена. Нех це ронг здревна, потрібне місом живе рамена і живе ренце. Ренце з чава. З чава? Хце, аби ж ти мій затрончиш ренце, бо люджі, почувуйонцих помоци, є цора свинцей. Я? Так, ти. Потрібе мій вілю ронг, ктури оброньом слабих, пшіяжні вичинку до врогов, ктури помогом знайдіщ праці безработним. Зрозуміло, і обіцую, вже сторішні бенджі тобі дорабів бракуйонцих ченщі. То ми мами бич тими ченщами, чунками твоєго чала. Христусе, мусиш єднак признач, не маєш кшижа. Якийсь нікчемнік украдав тобі кшиж. Мам тутай кілька таких старих, може ктурись бенджі пасовав. Чи ти маєш свій кшиж? Ну, віж, чи маєш кшиж своєго життя? Так, пані, кожен має свій кшиж. Мовіш, же маєш, але я го не віця. Где го маєш? На плецах, на рамёнах. Може, чимаш го в ренце? Не віця. Запам'ятай, милость – то кшиж, а кшиж – то милость. Хто оджуться кшиж, оджуться милость. А чуться мені. Леч, пані, не маєш теж тважі, розлупану чи тваж. Чи хтось не могло витримати твоєго спойження певного милості? Позволь, пані, же вибере для тебе тваж, наприклад, тваж Веласкеса. Намалював он тобі тваж королевську, досконалу, пристойну, сильну, тріумфуючу. Та тваж, пані, напевно би ще тобі сподобала. Чи не розумієш, що моєю єдиною тважою є та, яку має кожен чоловік? Що має бачити мене в тважі кожного спотканого чоловіка? Хочеш мені дати тваж пінкну, мальовану, на яку приємно ще бачити? Але запам'ятаєш, що я уподобав собі тважі уменчені, ошпіцьоні черпінням тважі людей недоживених, вихудли тважі голодних дітей. Чи умів би ж побачити мою тваж в тважі зневажоної кобіти, упокоженого мужчини, альбо в тважі бездомного жебрака? Чи від сонщих не бачив би ж на них з обжиденням? Хто не умів розпознавати мене в тих знехтальцьонних тважах, є шляпцем.
Jezusie, jak dawno z Ciebie nie widziałem, już tak dawno z Tobą nie rozmawiałem. Chciałem okraść braciszka zakonnego z pieniędzy, a tymczasem okradłem Ciebie. Nie masz twarzy, nie masz oczy, a patrzysz na mnie tak, że czuję, jak przenikasz moje serce. Zmarnowałem nie tylko swoje życie, ale moje córeczki, żony i innych ludzi. To nie ja Ciebie ukradłem, ale to Ty ukradłeś mnie. To Ty mnie odszukałeś. Syn marnotrawny wrócił do swego ojca, a on mu przebaczył. Jezu, ratuj mnie! Jak to? Co się stało? Gdzie mój Chrystus połamany? Przecież był tu wczoraj. Kto się zakradł? Ukradziono mi Chrystusa. Przecież to moja własność. Chyba zaraz pójdę na policję i zgłoszę, że jakiś bandyta mnie ukradł. Jeszcze dziś wstawię nowe zamki. Kto tam? Proszę. Czego chcesz, dziewczynko? Co tam trzymasz w rękach? Chcę oddać Chrystusa. Czy ty znasz tego typa, który mi w nocy ukradł figurkę Chrystusa połamanego? Tak, to mój tatuś. Kazał bratu podziękować. Prosił, żeby brat się nie gniewał, że tatuś ukradł Jezusa. Tata wiedział, że brat nie dałby jemu Jezusa, bo widok tatusia wystraszyłby się brat. Wczoraj tatuś wrócił wieczorem do domu, zamknął się w pokoju i słyszeliśmy, jak płakał. Chrystus uczynił cud. Dzisiaj rano tata pierwszy raz od dawna nie pił i poszedł szukać pracy. Jesteśmy szczęśliwi. Do widzenia, bratu. Dziękuję. Nowy zamek dzisiaj zamontuję. Już mi Ciebie nikt nie ukradnie. Nie zrobisz tego. Panie, czy chcesz być ukradziony przez byle kogo jeszcze raz? Tak. Chcę iść tam, do tych domów, które wszyscy omijają. Nikt nie może mieć Chrystusa wyłącznie dla siebie. Najlepszym sposobem posiadania Go jest dawanie Go i dawanie. Im więcej, tym lepiej. Panie, byłeś zadowolony ze złodzieja? Czekałam na niego od dawna. Być ukradzionym z miłości jest dowodem na to, że jest się kochanym naprawdę. Dobrze, nie wstawię nowego zamka. I wyrzuć klucz. Od dzisiaj w ogóle nie zamykaj drzwi. Ci, którzy mnie najbardziej potrzebują, są biedni. Nędzni ubrani, oni wstydzą się przychodzić w dzień. Przychodzą tylko nocą. Wpuść ich zawsze. Proszę, brata, to skandal, żeby słynny Chrystus połamany nie miał godnego opakowania. Przenoszenie Chrystusa w takiej obskurnej szmacie to hańba, jak brata nie wstyd. Dzwoni. Bo z przyjaciółmi postanowiliśmy złożyć na wykonany ze skóry futerał. W środku atlas, a na zewnątrz szkórze brylliant w złocie. Chrystus musi mieć godne mieszkanie. Proszę zapakować Chrystusa. Zabierzemy brata do naszej willi na to spotkanie. Tutaj czekają moi przyjaciele. Dobrze, dobrze. Chyba ma pan rację. Jak mogłeś wyrazić zgodę? Bardziej potrzebny jestem u biedaków. Proszę, pojedźmy tam. Zgodzę się. Pod warunkiem, że nie będziesz protestował przeciwko temu, co się stanie. Dobrze. Już przyjechali. Co za piękny samochód. Już jesteśmy. Zapraszamy do nas. Czekają nasi przyjaciele. Harry,
Dokąd ty jedziesz? Zapomniałeś drogi do domu? Co się dzieje? Dlaczego nie odpowiadasz? Harry, to chyba jakiś podstęp? Czy to pomysł brata? Proszę się przyznać. Ja nie mam z tym nic wspólnego. To on. Kto? O kim brat mówi? Chrystus połamany. Przecież to tylko figura i to bardzo zniszczone. Harry, poradź coś. Zatrzymaj kierowcę. Każ mu jechać do domu. Harry, dlaczego zatrzymaliście? Po co otwierasz drzwi naszej limuzyny? Dokąd my idziemy? To przecież jakaś stara rudera, jaka brudna klatka chodowa i śmierdzi straszne. Dalej nie pójdę, mam migrenę. Harry, zrób coś. Kierowca miał zawieźć do naszego czystego, cieplego, bogatego domu. A jesteśmy starym, śmierdziącym, opuszczonym bloku. O co tu chodzi? Co to za drzwi? Я там не вийду. Це за нора. Харі, подай мій ренки, бо зараз замдліє. О, дякую. Брат принес мені Христуса Полманего. Так я о то модлила. Не мав мій, хто принесе того Єзуса. Єстем самотна. От 3 лет не виходжу з лужка, ніхто мені не пам'ята. Є тут і вспаняла кобєта, мана ім'я Магдалена. Вона заела ще мною, дала пеньонце на лікарство, принесе мені єдзені. Кеди довіджала мсі о Єзусі поламани, того просила, аби тут і пришедла. Але не для мене, бо юж умерам. Вчалам би пришедло для ній. Вона ма бардзо добре серце. Як забачи Христуса, то зміни своє життя. Бабчу, принесом чи квятки. Пєкне цо. Длячего не відповідаєш? Цо ще ставо? Бабчу, не умерай. Мяв вам тільки йом. Що я зараз зроби? Хто чи поуривав в ренце, ноги вилупив очі? Мій поламаний приятелю, хто чи так знехтавчив тваж? От зараз всіко, що мам тобі віддає. Кохам че. Єзу, що хочеш, абим зараз для тебе чинила? Пошукай людей, кто же пойдут за мной, там, где есть беда, ненависть, где сам хожи люди, слабые, где сам брудны дети, поведь богатым людям, жебы пенензы, которые хотели призначить на футера для мне, дали убогим, голодным, бездомным. Wszystko mogę i lepiej wiem. Gdy znów zabłądzę i pogubię drogę, ty uratuj mnie, obmyj wodę.